Rozmowa dnia. A w naszym studiu? Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Partii Nowoczesna. Witam pani przewodnicząca. Dzień dobry. Platforma Obywatelska zgłasza swoją nowelizację ustawy o IPN, a Nowoczesna zgłosi swoją? Czy może poprze nowelizację Platformy? Czy przede wszystkim będziemy na pewno dyskutować o tym. Mamy dzisiaj spotkanie klubu i będziemy na pewno dyskutować o projekcie, który zgłasza Platforma Obywatelska. Natomiast to jest też kwestia, którą ja podejmę w rozmowie z Grzegorzem Schetyną, bo w najbliższym czasie mam zamiar się z nim spotkać i będę też o tym rozmawiać. Mamy bardzo delikatną sytuację. To jest taki moment, w którym nie stać nas na żadne błędne już ruchy, na żadne błędy. Polska jest w takim konflikcie dyplomatycznym, w jakim nie była od dawna. To jest kwestia naszego bezpieczeństwa. Ciekawa sprawa, ponieważ nas w jakiś sposób łączą losy, jeśli chodzi o II wojnę światową, z Żydami. Dlatego, że przypomnę, że zginęło w czasie II wojny światowej 6 milionów Polaków, w tym 3 miliony narodowości żydowskiej. Oznacza to, że byliśmy najbardziej doświadczonym krajem, najbardziej doświadczonym społeczeństwem. To też oznacza, że moglibyśmy na tych doświadczeniach również budować pewną stałą współpracę między zarówno Polską i Izraelem, jak i Polską i Stanami Zjednoczonymi, bo to często się łączy. No, geopolityczne cele w tym trójkącie są jak najbardziej zbieżne. Jeżeli spojrzymy na to, że są takie marzenia, słyszałam sama nawet taką wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, że on by w pewnym stopniu chciał, żeby Polska była takim pod względem siły i wpływów Izraelem Europy Środkowo-Wschodniej, no to mam wrażenie, że z księgowym na czele rządu mu się to nie uda. Te wypowiedzi ostatnie Mateusza Morawieckiego bardzo psują nasze stosunki polsko-izraelskie, powodują, że w tej chwili ta sytuacja jest jeszcze gorsza, mam wrażenie, niż bezpośrednio po wprowadzeniu ustawy o IPN. Ale to wracając do tej nowelizacji, mówi pani, że będzie rozmawiała z Grzegorzem Schetyną o czym? Żeby nie zgłaszać tej nowelizacji, żeby domagać się odwołania całej ustawy? Mówiła pani dzisiaj kilkanaście minut temu, kilkadziesiąt minut temu w TVN24. Tak, uważam, że cała ta ustawa powinna być po prostu odwołana, czyli powinniśmy przyjąć nowelizację, która wykreśla zapisy tamtej ustawy. Dlatego, że tamta ustawa przede wszystkim jest martwa i pusta. Przede wszystkim jest ustawą, która nie będzie fizycznie realizowana. Już w tej chwili zresztą Kaczewski zapowiada, że przynajmniej na razie prokuratura nie będzie w ramach tej ustawy ścigać. Oznacza to równocześnie, że oczywiście Kaczewski przyznaje wprost, że mają pełną kontrolę nad tym, co prokuratura robi lub nie robi. Jak również wprost jednoznacznie mówi, że Trybunał Konstytucyjny podejmie jakieś rozstrzygnięcia, co też wskazuje jednoznacznie, że PiS wprost przyznaje, że Trybunał Konstytucyjny znowu jest pod pełnym panowaniem PiSu i zajmie się tą ustawą wtedy, kiedy PiS będzie życzył i rozumiem, że wydrukuje takie Przyznaję do tego, że po prostu Trybunał Konstytucyjny będzie decydował. No bo będzie decydował. Przecież po to prezydent Andrzej Duda odesłał. Ale jeżeli mówi, że do czasu, w którym Trybunał Konstytucyjny, jeżeli przyznaje, po pierwsze, mógłby wystąpić o tak zwaną kontrolę prewencyjną, a nie następczą, prezydent Andrzej Duda. Uważam, że jeżeli w tej chwili mamy ze strony obozu PiS trzy zdania, że z jednej strony jest zdanie, że to wina Kukiz15, czyli próba przerzucenia odpowiedzialności na Kukiz15, który rzeczywiście miał swój udział, ponieważ ich tworem jest ta część o Ukrainie. No, z innego punktu widzenia oni lansowali to rozwiązanie. Bardzo silnie forsowali i naciskali, żeby ta ustawa jak najszybciej trafiła do parlamentu. Z drugiej strony przyznaję, że zostali w jakiś sposób wpuszczeni, że błędem była ta w ogóle cała ta ustawa. Ale chcę pani powiedzieć, że ta ustawa powinna być odwołana, bo to jest niedobra ustawa, czy dlatego, że w ogóle nie powinno być żadnych karnych zaostrzeń, przepisów, które pozwalają na karanie tych, którzy lżą polski naród, którzy propagują fałszywe kody pamięci. Ja jestem bardzo głęboko przekonana, że prawo powinno być takie, które jest możliwe do stosowania. Nie ma możliwe w oparciu o ustawę i o prawo obowiązujące w Polsce ścigać kogoś poza granicami kraju, czyli nie ma możliwości ścigania w oparciu o tą ustawę kogoś w Stanach Zjednoczonych czy Izraelu. Uważam, czyli że o skuteczność, a nie o zasadę się dokładnie, w tej chwili nie chodzi o skuteczność. I teraz skuteczność to jest tak. Po pierwsze, mamy fundację, Polską Fundację Narodową, w którą wpompowaliśmy już ćwierć praktycznie miliarda złotych. Ja chciałabym się dowiedzieć, co robi ta fundacja i ilu ludzi na świecie wie już dzięki jej działaniom na przykład, że Polska właściwie była jedynym krajem, być może jeszcze w Serbii było tak, była jedynym krajem, w którym za pomoc Żydom groziła kara śmierci. To nie tylko dla osoby, która pomagała, ale również często dla całej rodziny. To jest informacja, która bardzo mogłaby wpłynąć na postrzeganie tego, co się w Polsce działo w czasie II wojny światowej. No to ja pani powiem, że wpływa. Miałem okazję rozmawiać kilka lat temu z całkiem niezłym pisarzem amerykańskim mieszkającym w Portugalii, który napisał powieść rozgrywającą się między innymi w czasach powstania w getcie. I on w tej książce zawarł kilka niezbyt pod naszym adresem miłych uwag. Po wizycie w Polsce, kiedy zrobiłem z nim wywiad, powiedział,
Nie wiedziałem tego, ja tego wszystkiego nie wiedziałem. Napisałbym tą książkę dzisiaj inaczej, ale, chodzi, ale więc... ja pani cytuję rozmowę sprzed 10 lat, więc to nie jest tak, że PiS czegoś tylko zaniedbał przez ostatnie 2 lata, tylko no to jest wielki znak zapytania pod adresem całej trzeciej RP. Z tego co wiem, tych interwencji było całkiem sporo, natomiast dla mnie to jest jasne, że to powinna być edukacja, po drugie edukacja, po trzecie edukacja, poza tym interwencje dyplomatyczne. Wtedy, kiedy widzimy tego typu zapisy, czasami wystarczy porozmawiać, czasami wystarczy zwrócić uwagę i powiedzieć, że to jest niezgodne z prawdą historyczną. No i trzecia kwestia, pozwy cywilne, czyli jeżeli ktoś uporczywie używa takiego określenia, można powiedzieć w sposób celowy, no to pozwy cywilne w imieniu Polaków, pozwy cywilne, które powinny spowodować, że kogoś się puszcza w skarpetkach, jeżeli posługuje się określeniem takim jak polskie obozy śmierci. Ale nie załatwimy tego ustawą, która działa tylko na terenie Polski, ponieważ w Polsce praktycznie nie ma takich sytuacji, żeby ktokolwiek nie miał wiedzy albo w sposób nawet celowy wykorzystywał określenie, które jest całkowicie nieprawdziwe. Nas rzeczywiście, poza wszystkim, jeśli chodzi o Żydów, łączy bardzo dużo historycznie. Praktycznie Izrael tworzyli Polacy narodowości żydowskiej. Przypomnę, że Ben-Gurion urodził się w Płońsku. No i ci, którym polskie państwo dało broń do ręki, pozwoliło się szkolić przed II wojną światową, zakładać własną organizację. Zresztą ci sami Żydzi później ręka w rękę z Polakami walczyli z niemieckim okupantem podczas II wojny światowej. I to wszystko powoduje, że to, co nas mogło łączyć, to, co mogło być naszą wspólną historią, bo tej wspólnej historii, ta historia Polaków i Żydów się bardzo przeplatała. Myślę, że każdy z Polaków powinien odwiedzić Muzeum Polin, dlatego, że tam warto popatrzeć, w jaki sposób to się przeplatało przez stulecia. A profesor Marek Kochan mówi, zbudujmy jak najszybciej Muzeum Holokaustu, żeby Żydzi i inne narody zobaczyły, że Polacy byli tą drugą nacją, którą Hitler chciał wytępić. Mamy przecież już Muzeum II wojny światowej, mamy Muzeum Auschwitz, też pokazuje dość jednoznacznie, że tam ginęli również Polacy narodowości polskiej, czyli osoby, które niekoniecznie narodowości żydowskiej, że przecież to były obozy, w których bardzo często byli czy złapane, czy w inny sposób zamykani polscy obywatele. I myślę, że nie ma co mnożyć tych muzeów. Jest to taki pomysł, który rozumiem, że na fali tego, co się dzieje. Natomiast ja bym na to spojrzała inaczej. Ja bym spojrzała, jaki sposób możemy teraz odbudowywać te stosunki, w jaki sposób możemy minimalizować straty. No, sugeruje pani, że pierwszym krokiem powinno być odwołanie tej ustawy, skasowanie Pierwsze tej ustawy. Powinno być odwołanie tej ustawy, ale obawiam się, że jeżeli patrzę na ostatnie działania Mateusza Morawieckiego, to chciałam powiedzieć jedno, że okazało się, że on się okazał pomyłką, że się okazał pomyłką Jarosława Kaczyńskiego, że jeżeli ja kiedyś zapowiadałam, kiedy on został premierem, to mówiłam, nawet nie wiem, czy nie tutaj w rozmowie z panem redaktorem. Zwracałam uwagę, że to jest wszystko przedwcześnie, że to jest taki kandydat, który jako premier się zużyje. Ale nie spodziewałam się, że będzie się zużywał w takim tempie, że w takim tempie będziemy mieli sytuację wpadek. I myśli pani, że zostanie wymieniony jeszcze w tym roku? To oczywiście jest problem, bo jak już kiedyś określiliśmy, właśnie na kogo mógłby zostać wymieniony. Właśnie na taką ostatnią deskę. Jeżeli zostanie wymieniony na Jarosława Kaczyńskiego, to będzie oczywiście to ostatni premier ze strony PiS-u. I tak się może zdarzyć. Zresztą uważam, że to jest naturalne, że szef partii rządzącej jest premierem. To jest wtedy jasna odpowiedzialność i jasna decyzja. Natomiast zużywanie się Mateusza Morawieckiego, który okazało się, że miał być jednym z jego atutów, na przykład to, że zna język. Ja uważam, że bardzo ważne jest to, co jeszcze mamy do powiedzenia w tym języku. No niestety Złoty Chłopiec okazał się tombakiem. Wracając, właściwie już jesteśmy przy polityce krajowej. Do końca lutego minimum programowe koalicji PO Nowoczesna powinno być przedstawione. Tak mówiła pani kilka dni temu. Uda się dotrzymać tego terminu? Nawet już się udało. Nie wiem, czy pan przegapił coś, ale w zeszłym tygodniu, w czwartek bodajże, zostało ogłoszone właśnie minimum programowe na wybory samorządowe Nowoczesnej Platformy Obywatelskiej. Zespół organizacyjny w składzie Adam Szłapka, Witek Zembaczyński, pan poseł Witczak i Protas ogłosili nasze wspólne minimum na wybory samorządowe. W tej chwili trwają rozmowy już o kwestii technicznych związanych z tym, jak miałoby wyglądać to porozumienie, jak chcielibyśmy przyjąć jako wariant w tej współpracy. To są oczywiście rozmowy, które są trudnymi rozmowami, tak jak w ogóle ta koalicja jest dla Nowoczesnej trudną koalicją. Ja teraz jeżdżę po regionach, tłumaczę naszym i wyborcom, i naszym członkom, jaki jest cel funkcjonowania tej koalicji, jak ona ma potem... Tak, wczoraj byłam w Lublinie, w zeszłym tygodniu, w sobotę byłam w Gdyni, w czwartek bodajże byłam w Szczecinie, w poniedziałek byłam w Przemyślu i Rzeszowie, jutro jestem w Zielonej Górze, także staram się. W Szczecinie padła też deklaracja, którą sobie wynotowałem, że w najbliższym czasie ustawa o związkach partnerskich zostanie przedstawiona. W tej chwili już ustawa o związkach partnerskich została nawet
przedstawiona, tylko jeszcze nie złożona w Sejmie, jest w tej chwili na etapie konsultacji. O ile nasz rząd nie jest zwolennikiem konsultacji, większość ustaw składa w postaci projektów poselskich, które nie podlegają konsultacjom, o tyle mimo tego, że na posłów nie jest nałożony ten obowiązek, my się staramy nasze projekty szeroko konsultować, szczególnie tak istotne jak ustawa o związkach partnerskich. W tej chwili jest ona do zobaczenia na naszej stronie. Uważam, że to jest sprawa, która już dawno powinna zostać załatwiona. Dziwię się, że przez tyle lat nie starczyło nam determinacji, żeby to zrobić. Jest możliwość przeczytania tego projektu, jest możliwość zapoznania się. To są tak naprawdę dwa projekty, ponieważ to jest zarówno projekt ustawy o związkach partnerskich, jak i przepisy wprowadzające, ponieważ jest to duża zmiana. I uważam, że to jest jedno z naszych zobowiązań wyborczych, które podejmowaliśmy w momencie, w którym startowaliśmy do parlamentu. Paweł Adamowicz w Gdańsku zaszachował Platformę Obywatelską, deklarując, że będzie kandydował na prezydenta. W PO się mówiło wcześniej, że Jarosław Wałęsa, może Agnieszka Pomaska, któregoś z tych dwóch ostatnich kandydatów państwo są w stanie poprzeć, bo rozumiem, że Adamowicza nie. Wykluczyła to pani. Znaczy, na razie czekamy, w jaki sposób poskłada się to w Platformie Obywatelskiej. Ja dość jednoznacznie mówię, że pan prezydent Adamowicz jest dla nas nie do przyjęcia. Uważamy go w pewnym stopniu za polityka, który jednak te kwestie związane z oświadczeniami majątkowymi, no, w jaki sposób go kompromitują. Jakoś mogę uwierzyć, że ktoś przez roztargnienie coś zrobił, ale nie mogę uwierzyć, że zgubił 2 z 7 mieszkań. No, moja wyobraźnia tak daleko nie sięga. W związku z tym czekamy spokojnie na decyzję Platformy. Mamy tam swoją kandydatkę, Ewę Lider, która już kandydowała w roku 2014, wtedy osiągając 3. wynik w Gdańsku, a w tej chwili jest dużo bardziej rozpoznawalna, ponieważ jest posłanką od 2,5 roku. Jest to osoba, która ma pomysł na miasto, jest to osoba, która ma taką wizję związaną z ruchami miejskimi, funkcjonowania miasta. Uważam, że byłaby to bardzo dobra kandydatura. Ale rozumiem, że poza Warszawą na razie nie ma żadnego miasta, gdzie już taka konkretna umowa była. Ja uważam w ogóle, że Warszawa, kwestia decyzji warszawskiej była falstartem, że w tej chwili przecież nie znamy, ilu zna pan kandydatów ze strony PiS-u na prezydentów miast. Chyba żadnego. Nie wie pan, ma pan zielone pojęcie, kto będzie w Warszawie prezydentem. Przesuwa PiS w Krakowie też wcale nie jest pewne. Dokładnie. W Krakowie też nie jest pewne, czy to będzie, czy nie będzie pani Wasserman. W związku z tym to jest ciekawe, że jest takie duże oczekiwanie i żądania ze strony opozycji, że przedstawiało kolejnych kandydatów na prezydentów. Natomiast nie ma takich samych oczekiwań po stronie partii rządzącej. No, to też pokazuje, jak intensywna będzie ta kampania, kiedy wreszcie się rozpocznie. Nie mówię o tym oficjalnym początku, ale o tym, jeszcze 8-9 miesięcy do kampanii wyborczej, w związku z tym tego czasu jeszcze trochę zostało. Już chyba bliżej. Katarzyna Lubnauer, szefowa Nowoczesnej, była gościem Sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 28 po 8.